Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing prasowy nie będzie poświęcony bieżącej sytuacji politycznej, aczkolwiek ściśle związany z polityką, sytuacją społeczną, a przede wszystkim z Unią Europejską, bo jak Państwo doskonale pamiętacie, w tym roku przypada 20. rocznica podpisania traktatu akcesyjnego w Atenach, dokładnie 16 kwietnia. W tym samym roku, 7-8 czerwca, odbyło się referendum ogólnokrajowe, podczas którego blisko 80% Polaków opowiedziało się za przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, powiedziało tak wspólnemu działaniu w ramach Zjednoczonej Europy. W związku z tymi wydarzeniami, w związku z tą okrągłą 20. rocznicą, wspólnie z panem europosłem Radosławem Sikorskim, postanowiliśmy zorganizować konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs ten ma być adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Grudziądza, z powiatu grudziądzkiego, z powiatu wąbrzeskiego i ma na celu oczywiście popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, utrwalanie tej wiedzy, przybliżenie postać osób, które wywarły duże piętno podczas zawierania tego traktatu europejskiego i mamy nadzieję, liczymy na to, że atrakcyjność nagród, ponieważ z każdym konkursem wiążą się atrakcyjne nagrody, spowoduje liczne uczestnictwo młodzieży w tymże konkursie. O szczegółach bardzo proszę pan radny Paweł Napolski. Tak, szanowni Państwo, w konkursie organizowanym przez europosła Radosława Sikorskiego i posła Tomasza Szymańskiego na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Dwie zwycięskie drużyny dwuosobowe wraz z opiekunami pojadą do Brukseli, gdzie zwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego, spotkają się z europosłem Radosławem Sikorskim oraz wezmą udział w szeregu atrakcji zaplanowanych łącznie z tym wyjazdem. Z kolei wszystkie drużyny, które dostaną się do etapu międzyszkolnego, drużyny dwuosobowe oraz ich opiekunowie pojadą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Warszawy, gdzie wezmą udział m.in. w zwiedzaniu polskiego parlamentu oraz spotkają się z panem posłem Tomaszem Szymańskim. Serdecznie zachęcamy wszystkich Grudziądzan, mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz powiatu wąbrzeskiego do wzięcia udziału w tym konkursie. Tak jak pan poseł wspomniał, adresowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych. Szkoły muszą zgłosić się do 5 kwietnia, czyli wyrazić wolę wzięcia udziału w tym konkursie do 5 kwietnia. Pierwszy etap odbędzie się, etap szkolny, odbędzie się 17 kwietnia. 16 kwietnia mieliśmy podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach w 2003 roku. 16 kwietnia 2023 roku będzie to 20. rocznica. Przypada to w niedzielę, dlatego 17 kwietnia, zaraz po tej okrągłej rocznicy, organizujemy etap szkolny. Etap międzyszkolny odbędzie się natomiast 27 kwietnia w bursie szkolnej zlokalizowanej w Grudziądzu przy ulicy Halera. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście konkurs będzie miał charakter testowy. Będziemy sprawdzać wiedzę, będziemy również oceniać wspólnie, jak daleko idąca, jak głęboka jest ta wiedza, ale myślę, że właśnie ten szeroki wachlarz nagród, bardzo atrakcyjnych, powinien jakby zachęcić uczniów szkół ponadpodstawowych z Grudziądza, z Wąbrzeźna, z powiatu grudziąckiego do licznym udziale. Także serdecznie zapraszamy i to wszystko.